Każdy biegać może, jeden lepiej, drugi trochę gorzej. Bieg ma radość sprawiać, kondycję i humor poprawiać. 3, 2, 1! Ponad 350 zawodników wystartowało w biegu głównym w Tarnowie Opolskim. Bieganie to moja pasja. Także jeżdżę po okolicy, biegamy maratony, półmaratony, dziesiątki, piętnastki. Lepiej się człowiek czuje. Miło spędza czas. Bardzo lubię biegać, szczególnie właśnie w biegach takich ulicznych, z innymi zawodnikami poczuć te emocje i dobrą energię. Poznajemy też fajnych ludzi. Daje mi przede wszystkim radość, troszeczkę odciąża monotonię życia. Jeżeli cały dzień pracuję za biurkiem, no to wiadomo, fajnie sobie wyjść, pobiegać. To jest przede wszystkim fajna zabawa. Człowiek czuje się lepiej, mniej choruje na pewno, zdecydowanie, ale generalnie sport. I choć początki nie zawsze są łatwe, to naprawdę warto. Z moim bieganiem to było różnie, bo wypierałem się tego jak ognia, rzucałem butami i powiedziałem, że nie będę biegał. W pewnym momencie rozmawiałem z panią psycholog, która kiedyś mi pomagała wychodzić z depresji w wieku 17 lat. No i mi pani psycholog powiedziała, że jeżeli nie chcę biegać dla siebie i nie chcę pisać książki dla siebie biograficznej, to żebym to zrobił z myślą o osobach i młodzieży, która znajduje się w tej samej sytuacji, co ja kiedyś byłem, jeżeli chodzi o chorobę. Pokazać właśnie tej młodzieży poprzez bieganie, że dzięki temu jestem tutaj też. 10-kilometrowa trasa była malownicza, choć nie taka łatwa, jakby się mogło wydawać. Nie ma co prawda gór, natomiast jest dużo błota. Jest zróżnicowana nawierzchnia. Jest kawałek asfaltu, jest szutr, jest ziemia, jest trawa, ale jest przede wszystkim błoto. I to biegaczy tutaj przyciąga, dlatego że na koniec sezonku utaplać się w błocie im się bardzo podoba. Jest to dopiero druga edycja biegu tarnowskiego, a już z Rzeszy całe grono biegaczy. Jeden z panów, który w ogóle kiedyś zaczynał dawno temu biegać, zaczepił mnie raz, potem drugi, potem trzeci biegacz, no bo biegi są wszędzie, a my tak jakoś jako Tarnów odstajemy od peletonu. W końcu zdecydowaliśmy, że trzeba ten temat przeanalizować troszeczkę głębiej. Spotkaliśmy się najpierw właśnie z biegaczami w takim wąskim gronie. Pomyśleliśmy, jak to zrobić. W zeszłym roku pierwszy bieg był bardzo udany, bo też około 300 biegaczy i powiem szczerze, że myśleliśmy, jakby było 150, bylibyśmy już zadowoleni, a przekroczyło to 2 razy nasze oczekiwania. W ramach imprezy odbyły się również biegi dla dzieci, młodzieży oraz seniorów. To był dzień pełen dobrej energii, sportowej rywalizacji i niezapomnianych wrażeń. Na zwycięzców czekały nagrody rzeczowe, pieniężne, puchary oraz medale.